Dziewczyny, czy oaza to taka wasza oaza, w cudzysłowie, w której można zrobić bardzo dużo fajnych rzeczy? Co robicie, czym się zajmujecie i z czym dzisiaj także przyszłyście na piknik? Przyszliśmy robić warkoczyki, robimy portrety. Robimy jeszcze bransoletki z makramy i mamy dwie nowe atrakcje, bisert i właśnie te portrety. Bo warkoczyki i bransoletki z makramy już mieliśmy. A powiedzcie, dziewczyny, jak to jest, bo dzieciaki coraz chętniej chcą siedzieć w domu albo przy telefonie. Czy wy też tak spędzacie czas, czy też macie zupełnie inny pomysł na to, jak się relaksować, bawić, cieszyć się po prostu zabawą poza szkołą? Zamiast tego, żeby siedzieć w domu w telefonie, to fajnie przechodzić na oazę. Mamy tam różne zajęcia, się bawimy, no i takie fajne rzeczy. To co macie za zajęcia i co, w czym ty się najlepiej spełniasz? Najlepiej robimy konkurs na skakance. Mam prawie zawsze pierwsze miejsce. I w dodatku jeszcze mamy zajęcia z różnymi ludźmi, na przykład cyrkowe. Bardzo często mamy jeszcze bransoletki z makramy z panią Anią. Powiedz o swoim hobby, o swoich pasjach, o tym, co lubisz najbardziej robić. Lubię koszykówkę, siatkówkę, no i lubię rysować. Dzisiaj, tak jak mówiłyście, na pikniku chyba się naprawdę dużo dzieje. Jak oceniacie tego typu takie wydarzenia, bo to możliwość spotkania się właściwie wszystkich pokoleń, jak się okazuje tutaj. Jak oceniacie takie wydarzenia? Ja to oceniam od szkali od 1 do 10, to 10, bo to jest takie bardzo fajne i dużo ludzi do nas przychodzą, żeby zrobić warkoczyki i później mają taki pozytywny dzień. Dla mnie też 10 z 10, bo nie to tylko ludzie się bawią, ale też i my się bawimy. Tuzin to fajna liczba, można byłoby powiedzieć. 12 okazuje się w różnych miejscach, ale jedno piknik ma to do siebie, że zawsze gromadzi rzesze Opolan. Cieszymy się, że organizacje pozarządowe mogą się zapromować na tym pikniku i mieszkańcy widzą, co one robią, a robią bardzo dużo realizują zadań właśnie na rzecz swoich mieszkańców. 30 organizacji pozarządowych zgromadzić w jednym czasie też nie jest łatwo, ale udało się i te organizacje pokazują naprawdę bardzo, bardzo dużo swoich projektów. Najważniejszy ten cel pikniku, tak jak powiedziałeś, to organizacja, ale jednocześnie też pokazanie, że w Opolu jest bardzo dużo osób, o których my tak najczęściej mówimy, wolontariusze, a tak naprawdę to są osoby, które żyją życiem tym społecznym. Wolontariusze też obsługują najszą imprezę, jest 20 ponad wolontariuszy, ale każda organizacja ma tutaj swoich wolontariuszy, którzy prowadzą swoje akcje charytatywne. Więc naprawdę jestem pod wrażeniem. Rok temu było mniej organizacji i zbiórek niż dzisiaj. Piotrze, powiedz kilka zdań o tym, co tak naprawdę na co dzień robicie. No i skąd bierze się taka pasja, taka społeczna pasja przecież? Ja reprezentuję Fundację Mosty Ponad Granicami. Na co dzień zajmujemy się integracją cudzoziemców i to jest nasze główne działanie. Przeprowadzaliśmy m.in. kolonie dla cudzoziemców. A obecnie prowadzimy dużo projektów, jeżeli chodzi o ceramikę i glinę i w tym się zaczęliśmy specjalizować. Teraz we wrześniu lub w październiku w Domu Kultury na ZWM-ie dzięki spółdzielni będziemy mogli przeprowadzić drugą, trzecią już w zasadzie edycję projektu Glina kołem się toczy, na którą serdecznie zapraszamy wszystkich. Są to warsztaty ceramiczne, koło gancarskie dla dzieci, ale także dla dorosłych i seniorów. Słówko o tym, co dzisiaj robicie tutaj podczas pikniku. Dzisiaj przygotowaliśmy krótkie warsztaty z koła gancarskiego. Można sobie zrobić miskę, kubeczek, który potem można zabrać do domu. No i jeszcze dwa zdania także o samym wydarzeniu. Jak byś patrzył na tego typu wydarzenia, które dzieją się w mieście, pokazujące to społeczne życie? Myślę, że jest to świetna inicjatywa, ponieważ na co dzień ludzie nie widzą tej ciężkiej pracy organizacji, szczególnie, że w większości jest to praca wolontarystyczna i ludzie poświęcają swój prywatny czas, swoje prywatne pieniądze, aby zrobić coś dobrego. I to ten piknik jest wspaniałą okazją, aby się pokazać po prostu, że jesteśmy, że działamy.